Okej, siemanko wam wszystkim, witam was serdecznie z tej strony Chmielu, a to jest kolejny odcinek naszej takiej mini pokazówki z Science Rowa Trójki. Jest ze mną Raon. No, siema wszystkim. No i co, w poprzednim odcinku chcieliśmy wam zaprezentować taki kawałek gry dosyć, ile nam to zajęło, pół godziny? No, prawie pół. Można powiedzieć, że krótki. No i jeszcze zaplanowaliśmy tam dwa odcinki, jeszcze takie przed Science Rowem czwórką. Tak, i to będzie chyba nasz drugi odcinek. No raczej tak, więc myślę, że co, zaczniemy tą misję Dobra, od Pearsa. Zaczynamy. To co, skaczemy, nie? No to lecimy, czekaj. Ty, ale otworzy się chyba ten sposób. Ale musisz trójkąt nacisnąć. No, no wiem, wiem, czekaj. Ach, pięknie, kurczę, zajebiste to jest ty. Jesteś? Gdzie jesteś? Czekaj, czekaj, podjadę tam do ciebie. Aha, tu już jesteś. Dobra, myślałem, że jeszcze na budynku. Okej, dobra, jest. Jaki samochód zajebisty w ogóle. No widzę. Fajnie jakby go stuningował trochę, nie? Jeszcze. No, można by było później. Fajne ma drzwi w ogóle. Dobra, 900 metrów, tak? Co to w ogóle za misja będzie? Pancerny chaos to chyba będzie... O ile się nie mylę, ta misja, to będziemy musieli czołgami nabijać punkty. Aha, no to dobra. Pomyśl, ale zaraz zobaczymy, czy się nie mylę. No, no, no. Okej, czekaj. Jeszcze kawałek tutaj już widzę. Babcie, prawie przyjechałeś. No ja chyba no, to są to, czołgi, to. Co? Nie wiem, czemu mnie zabiło. Ty, czemu jest porażka? W ogóle ledwo co dojechaliśmy do misji, już porażka. Ty, bo mi się coś tam... Widziałem, że chyba pod te czołgi wpadliśmy. Ja też tak właśnie, mi się tak zdaje, że to było... Podobnie mieliśmy chyba. Ja to się inaczej steruje, tu się tam, nie? No, gałką. Tu musisz się postarać, ja też się muszę postarać, musimy do wszystkiego strzelać, żeby nabić te 225 tysięcy dolarów. Tylko czekaj, może... no. Najlepiej powiem ci, że jest stację samochody strzelać, czy coś tego typu. Dobra, ja się trochę odwrócę, bo za nami też dużo jedzie, wiesz? A dobra. Ty do przodu nawalaj, nie? To ja tutaj jadę do przodu. Wszystko najlepiej strzelaj, helikoptery jakieś tam. Ile mamy tego nabić? 225 tysięcy, no. Kurde, ale ciężko mi się steruje, patrząc do tyłu. Ale jest, jest, idzie fajnie kasa. Jakiś mamy tutaj czas ograniczony. Aha, minutę 40, tak? No, już mamy, kurde, patrz. We dwóch to jednak szybciej chyba idzie, nie? No, dokładnie, ja pamiętam jeszcze jak grałem pierwszy raz samemu w Science Row, a tutaj miałem w tej misji problemy w ogóle nabić tyle punktów samemu. No, 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 no. A później będzie taka misja podobna, też nabijanie punktów, tylko że trzeba będzie się przewracać, wpadać w te samochody. No to też będziemy dostawać właśnie. No, 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 no. Kasę, tylko że to będzie później. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Tam nie wyjedź za teren, bo tam jest chyba określony teren. Aha, a to nie wiedziałem. Dobra, to ja wracam, a tu już jest 220 tysięcy, to jeszcze 5 tysięcy. No już prawie jest. O, już jest. Tam i tak to musimy dobić. Znaczy nie musimy dobijać, już możemy zostawić, ale do końca czasu będzie nabijało punkty. No, 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 no. To minuta. Znaczy czekaj, czas stoi w miejscu u mnie, nie wiem jak u ciebie. Ty, faktycznie u mnie też się zatrzyma. To coś jeszcze mamy, czy co? Nie wiem. Nie wiem, ty chyba, wiem, trzeba chyba rozwalić po prostu tych, co są na czerwono na mapie. A czekaj, albo czekaj, już się nie, chyba... Już koniec. Jest, dobra, ukończono. No więc taka, na start, taka spokojna misja, no nie? No, 2000. Kontrola nad dzielnicą 12% już jest, ty. To tylko nad jedną częścią dzielnicy, popatrz sobie no, na no, to, ile no. tego jest. A te znaki zapytania pomarańczowe, to co to jest? Czekaj. Jakieś sklepy, czy co? Aha, do kupienia chyba budynki. Pomarańczowe? No bo tutaj... Pomarańczowe to są budynki, no nie? No, no. No to to są do kupienia. Mamy na przykład dom z chadzek. Apartamenty jakieś tam. W sumie ty, to mogę kupić. 1000 dolców to kosztuje. Apartament. Będziemy mieli jeszcze jeden.
No teraz mamy dochód, przynajmniej ja mam 902 dolce. Okej, okay, a właśnie, muszę zobaczyć sobie tutaj. O, kasę można już wybrać. No, czekaj, dochód z miasta co godzinę, a mam 502. Mhm. No to jak kupiłeś ten budynek, nie wiem, kupiłeś go czy nie? No kupiłem, kupiłem. A to ja też mogę kupić chyba. Ja też kupię. No. Okej. Okay. Dobra, w razie, to może teraz ty prowadź dla odmiany. Znajdź jakiś dobra, samochód. Jakiś fajny samochód. Limuzyna, to nie. Nie ma, kurczę, taksówka. A niech będzie. Ubrałem się przynajmniej do tego odcinka. No widzę, że gracie założyłeś. Poczekaj. Okej, czekaj. Misję jeszcze zaznaczyć, nie? No możesz tam kliknąć, bo tam jedna i tak jest. Okej, dobra, wziąłem. Jedziemy, jedziemy. Ja tam patrzę, co tu za umiejętności byłoby najlepiej rozdać. Dobra, jedziemy, jedziemy, spokojnie. To chyba będzie... Co oni tam w ogóle gadali, bo nie czytałem, bo patrzę... Ja też nie. Czekaj. Chirurg plastyczny chyba tam był, nie? Nawet nie wiem. Nie powiem ci, bo nie patrzyłem. Tu jest fajna opcja w tym, jak wejdziesz sobie w Select, tam w telefon. O kurde, to jest to z Genki. To jest chora misja. A co tu będzie musieli? No, coś takiego. Aha. W ogóle ta gra jest zajebista. No one likes it when you shoot a panda. Unethical. Once you've collected enough money, the door to the lab opens up and you're free to go. But if you think it's that easy, you've never seen Genki before. Oh, and one more thing. On this show, no one gets to take a break. If you want to stay in the fight, be sure to shoot the first aid target. Good luck. It's murder time. Fun time. No, fajna reklama, ty. Jakiś teleturniej dla psychopatów. Tu zobaczysz, będziemy musieli nabijać właśnie wyznaczoną ilość punktów chyba. No, mamy 3000 dolarów, to później przypomnij mi, żebym ci powiedział o tych ulepszeniach, bo tam jest ciekawa opcja, no. Chyba za 3000, która zwiększa ci dochód o 500 dolców. No, dobra. Kurde, czekaj, bo... Znaczy tu... No, żeby cię nie poraziło to. No właśnie wiem, bo widzę właśnie. W razie tutaj jak sobie znajdziesz, będą później takie punkty, na których jak będziesz strzelał, to będzie ci się życie regenerowało, tak jak mówiłem wcześniej. Tam było właśnie, mówili coś. Okej, 3000 to zaraz nabijemy, to już jest 1700. You are going to make Professor Genki-sized dollars driving hoes around, that's for sure. Cha-ching! Masz ten karabin, nie? No mama, co? A nie, bo myślałem, że to tylko mi zabrało. Panda. Czekaj. A ty w którą stronę poleciałeś? Lewą czy? Lewą, na lewo idę. Dobra, to ja prawą idę. O. Tu. Ty, gdzie tu jest odnawianie życia? Ono ci się samo odładuje, ale nie widziałem jeszcze tych punktów, dzięki którym można było chyba się zregenerować. Co to zebrałeś, strzelby czy co? Nie wiem. O, zebrałem życie. O, to jest strzelbę jakąś mam. Dobra, ja prawą stronę biorę. Ja idę w takim razie na... Na lewo nie mogę. Czekaj. Mam strasznie mało życia, ale jeszcze chyba wystarczy. Znaczy nie aż tak mało, no. Ty, jakąś ciekawą broń znalazłem. Ty coś kurde z tyłu w nas napieprza, a tam jest.
jakiś królik. Okej, okay, jest. 3000 już mamy. Dobra. Tu tylko jeden został. Już? Już, ta? Mhm. Koniec misji. Co tyle. No, powiedzmy rekreacyjna. A później właśnie od tego momentu będzie można przychodzić na te takie niby tyle turnieje. No. Można to nazwać i będzie można za to kasę zgarniać. Jest nawet dodatek z tym gankiem. DLC taki dosyć dłuższy. No. Na przykład lecimy przez całe miasto kulką z gumek recepturek i musimy nabijać punkty. To co teraz? Czekaj. Zobaczę co tu jest. Właśnie wejdź w ulepszenia. No dobra. I... Czekaj. Okej, okay, jestem. No. Ulepszenia i tam masz, czekaj, przedmiot, nie przedmioty do modyfikacji, premie. I tam masz to pierwsze, premia, dochód... Ha, dobra, co godzinny dochód z miasta, tak? No to masz tam 3,5 tysiąca kosztuje, a to ci się przyda, powiem ci szczerze, bo to ci się zwróci bardzo szybko. No. Czekaj, ja sobie kupię, ten drugi nie starczy mi chyba. 10 tysięcy, nie starczy. Ups. Kurde, co ty tam robisz? Nie, bo gościu do mnie chciał mnie zrzucić z motoru, myślałem, że się strzela. Czekaj, tym motorem sobie pojedziemy teraz, co? No to siadaj. Ty czekaj, wezmę tą misję. Dobra, to jedź, nie? Ja wezmę ją, zaznaczę chyba. Nie wiem, czy będziesz ją widział w ogóle. No dobra, widzę. W tą stronę. I'm surprised the syndicate is still standing after all this shit we've thrown at him. I don't see a reason to stop. Not saying we should. Alright. They see you at the broken shit. Jakieś Lambo jechało, ciekawe. Ciekawy samochód tam był. No i powiem ci, że ciekawy mnie, co zrobią z tym GTA 5. Czy będzie jakiś ciekawy co-op, czy multi, czy też coś innego. Powiem ci, nie obraziłbym się, jakby multiplayer zrobiony był podobnie do Saints Row właśnie. No to jest, kurczę, naprawdę zajebisty pomysł. No. A tam by na pewno się przydało coś takiego, bo nie było, nie? W czwórce chyba nie było czegoś takiego. W czwórce było multi, ale to tylko takie coś typu deathmatch. Aha, no. A w San Andreas to w ogóle nie było multi, tylko tam sobie wyrobili gracze, tam jakieś mody typu właśnie Samp i te inne. No. Więc w piątce jakby coś tego takiego zrobili, to mogłoby być całkiem, powiem ci, zacnie. No. Jakiś co-op czy coś tego typu. Ja ci powiem, kurczę, na czwórkę tak nie za bardzo mi podpasowała, ale piątkę jak widzę po trailerach, no to na pewno zagram sobie w nią. Fajnie właśnie by było, jakby multiplayer, byśmy mogli to jakoś tam sklepać razem. Zawsze to, kurczę, inaczej troszeczkę. A to, kurczę, na pewno będzie długa gra, nie? No, jeszcze trzy postacie, to na pewno to będzie taka seria dosyć długa. Ale twórcy Rockstar coś tam już zapowiedział, znaczy zapowiadali GTA Online, czy coś takiego będzie się nazywało. A to nie słyszałem, powiem ci. Ma być multiplayer, tylko nie powiedzieli, na jakiej to będzie zasadzie jeszcze. No. Aha, bo myślałem, że całkiem osobną grę online tworzą, wiesz. Nie, to do GTA 5 tak się będzie GTA 5, no. Nazywał. Czemu w ogóle? To był koniec misji, bo to tylko była taka pogaduszka. Aha, no. Którą mi tak całą przegadaliśmy. To powiem ci, że powinni już coś tam wspomnieć na ten temat, nie? Znaczy, wiesz co, z tego co ostatnio tam czytałem na jakichś tam stronach, chyba na gram.pl czy coś takiego, w sierpniu zapowiedzą, więc prawdopodobnie to będzie na Gamescomie, tak mi się zdaje. No, to też prawda. A teraz właśnie będzie niedługo. No bo kurczę, właśnie nie wiadomo na co się przygotować. Premiera jest chyba, czekaj, 7 albo 9 września, nie? GTA 5? No. 17. 17? Mhm. A myślałem, że 7 jakoś. Nie, 17 jest. No to tam, no ale we wrześniu już, to też już niedługo, nie? 2 miesiące, ponad 2 miesiące, no. Okej, dobra.
To jest kolejna misja, tak? Mhm, dokładnie. Tutaj będzie dosyć, powiem ci, Mordor, zaraz zobaczysz. Będziemy z miniganami tam w środku. Czekaj, mamy... Nie, w policji nie. Nie, nie. W syndykat. Dobra, oni chyba są tutaj. A, ty już tu z nimi walczysz, ja mówię, gdzie ty jesteś? Dobra. Są, no, w tym gangu same klientki? Czy co? Nie, nie, są też normalni gracze. Okej, okay, dobra, dobra. Gdzie jesteś? A w środku, wiesz jak tutaj wejść? O, dobra, idę do ciebie, już tutaj widzę. Jest snajperzy, z tego co mówią, wow. Się nie ciekawi. No robię. Ty, są. Kurczę, akurat no, w takim momencie musi przeładowywać mi. Aj, zaraz kurczę zginę, muszę się schować na chwilę. Dobrze, że tu się życie samo odnawia, ty. Patrzę, czy nie ma jakiegoś dobra, wejścia. Zabici już są. Tu wiesz, tutaj jest właśnie takie. Na górę? Znaczy, gdzie? Na górę. Tutaj na razie jeszcze dołem przechodzimy, zaraz będziemy na górę szli. Ciekawie się w ogóle ta miejscówka nazywa Prochownia. No i właśnie taki typ. Później tak podobny masowo będzie do nas, znaczy do tego typka taki u nas będzie gościu. Będzie się nazywał Oleg. Aha, ale on będzie z nami, tak? Pracował? No, z nami. W głowę najlepiej. O. Dobra, jest. Wykończenie. Stop granatem. To wygląda zajebiście z boku. To. Ty bierzesz to? No, mogę wziąć. No to bierz. A nawet okay. Są dwa, więc... Wow. Z tyłu. No wiem, czy napalam. Ale za tobą też byli ty. Zajebiste. Śmiesznie on biega w ogóle z tym miniganem. No jo. /773 amunicji. O, mój się trochę zmęczył ten, nie chce biec dalej. Okej, ja stąd tam niektórych widzę, ale... Tu jak wyjdziesz na piętro... Ja pierdzielę, tam i stanęła tutaj na tych... Praktycznie po głowach możesz ich ładować. Ty no kurczę, zablokowała mnie. Okej, dobra, poszła. Ty, bo oni mi życia coraz więcej zabierają. Poczekaj, cofnij troszeczkę do tyłu, co? Tak, bo mnie ta zablokowała Shandy, nie mogłem wyjść w ogóle. Okej, dobra, ja tych po prawej stronie tutaj biorę, nie? Spoko. I tak tutaj musimy przejść, znaczy minigany nam już, jeszcze mamy tylko amunicji. Już nie będą nam zaraz potrzebne. Trzeba będzie uciekać stąd. Okej, tam jest. Czekaj, jeszcze kilku. Dobra, ja tam wyrzucam to. Guess the manager cleared out. I'll get what I can off the computer. Co ty masz w ręku? Pójdź do sklepu i sobie kup.
Będę musiał chyba też polecieć. Okej, czekaj. Zmienię sobie trochę na karabinek jakiś. Snajperzy tu nas. No wiem. Tylko za bardzo ściągają. To się działko przydało. No, w sumie to niepotrzebnie, może nie wyrzucałem. No dobra, tutaj troszeczkę ich poszło. Idą chyba kolejni tam. Czekaj, przynajmniej na mapie idą, nie idą. Jest, są te. Tam jeszcze jakiś jeden punkt jest zaznaczony, nie wiem. Czy on dopiero przyjdzie, czy co? To teraz już będzie chyba koniec, dokładnie. Okej. O, 6000. To już ładnie teraz. Nie wiem, ile ten odcinek już w ogóle trwa. 21 minut u mnie jest, nie? Mhm. To czekaj, to może sobie zrobimy jeszcze jedną misję, co ty na to? No można, czemu nie? Akurat będzie tak, nie? To około 30. Czekaj, prowadź ty, ja ustawię misję i przy okazji sobie radio ustawię. Dobra, spoko. Ty, co ty robisz? Pomyliłeś się przecież. Dobra, uciekaj. Okej, jedziemy. Aha, za nami. No, jest, dobra. Idziemy do domu. Spoko. Muzyczkę sobie ustawię. So what's the plan? Kill everyone we see and find Loren? Makes sense. Meet me at the penthouse. I'll call Shandi. Shandi, it's time. Just tell me where to be. We're meeting at the penthouse. I am gonna kill that son of a bitch. Don't worry. You won't get away this time. You bet your ass. Aj, kurczę, za daleko pojechałem. Okej. Ciekawi mnie, jakie tutaj w ogóle będą utwory w Saints Row 4, bo tutaj niektóre w radio są bardzo fajne. No. Jest dużo ciekawych piosenek. No ja nie wiem, bo ja akurat to mówię, w trójkę to nie grałem, teraz dopiero pierwszy raz. No ale pamiętam, w GTA to były tam oryginalne, nie? Też jakieś. No dużo było okułek. No tutaj chyba też, nie? Bo tutaj jedną słyszałem tego. Benassi chyba. No, Kenny West też jest, kto tam jeszcze jest. That's a little big for you. Give me the goddamn gun, Pierce. Okay. Alright, let's give that motherfucker what's coming to him. Ganguwa w ogóle. Jaka muza. Kurczę, powiem ci, klimacik jest w tej grze. Dla beki zrobiona, ale powiem, że naprawdę jest popularna, ty nie? Dużo, kurczę, let's playerów ją nagrywało. No, powiem ci, że podobnie może być z czwórką. Na pewno. Chociaż to jest, w ogóle to jest taki, no, bardzo duży przeskok pomiędzy dwójką, bo dwójka była, tak jak już mówiłem, bardziej taka stylizowana na... można tak nazwać serię GTA, znaczy nie było tam aż takiego dużego poziomu, no, absolutnie. No wiem tego. Tak to można nazwać i po prostu tam dwójka była po prostu trochę mniej, trochę łagodniejsza, tak można to nazwać, myślę. No. A czwórka to już ma być w ogóle totalny kosmos. No widziałem po tych kosmitach. Zobaczymy. No zajebiście odbijają się te samochody, ty. A najlepsze to jest w sumie, jak się zamontuje do kół jeszcze te takie ostrza, co ci pokazywałem wcześniej. A no, widziałem to. To wtedy samochody latają po prostu. Ja myślałem, że to jest, kurczę, na początku nitro. Z boku. Dobra.
Ty, to jesteśmy tutaj w siedzibie syndykatu. Aha, to tutaj to mówiłeś, że ten rozpiściel będzie. Teraz okay. Sobie skojarzyłem. Wow, granatę tam rzuciłem. Ale żeś mi kurde. Sorki, sorki. Dobra. Po tym nie wejdę, szkoda, bo chciałem tam. A to i tak od tego granatu w sumie chyba jak prosto od granatu byś dostał, to nie tracisz życia, bo jest wyłączony ogień. Aha, no tak. Sojuszniczy. Więc tylko pewnie od samochodu możesz dostać się tam. Te, ale mocny są. Strasznie długo trzeba napieprzeć w nich. Tam kurczę snajperzy są na górze. Ja pościągam może kilku. Powiem ci, że z tych pistoletów bym ci polecał. Mówisz? No. Jeszcze jak sobie je ulepszyłeś, nie wiem czy ulepszałeś je? Mam na trzecim i na drugim poziomie, nie? Jeden mam na trzecim, drugi na drugim. No to te pistolety są w sumie dobre. Jeszcze jak masz je podwójne, nie wiem czy wykupiłeś sobie. Czekaj, czekaj, bo ten duży mnie tutaj kurczę staranował. Czekaj. Po głowie go najlepiej, po głowie. Kurczę, samochód przepchnął. No właśnie, chciałem to mówić. Co się dzieje? Ty co on robi? Przerzuca się na nas. Ej, wycofaj się najlepiej jak możesz. Ja pierdzielę ty. Ja go spróbuję granatem tak trochę. Czekaj, bo mi się granaty skończyły. Czekaj, a ja właśnie coś mam czy nie? Ja nie mam żadnych granatów, ale będę nawalał w niego z tego. To ja może shotgun na niego, co? Kurczę, tam je podpaliła jeszcze. No fajnie, bo nic nie widzę. Fajna animacja ognia jest w ogóle tutaj. Podoba mi się jeszcze jak zrzucić z tych młotowów, nie ta z samochodów. Wow, no. Co on mi robi w ogóle? Dobra, już jest ty. Widzisz? Co on mi robi? No, widzę, coś się zbugowało, ty. Ty, ale już był trójkąt nad nim. Nie, bo ja miałem teraz znacznie kascenkę tylko tego. Okej, okay, teraz jest ty. Quick time miałem przed chwilą. Dobra, jest po nim. Głowę mu odstrzeliłeś. Widzę. Dobra, jeden poszedł. Dobra, zmieniam teraz na spluwy. Widzisz, mamy 5 gwiazdek u Jutrzenki. No. Okej, okay. I co teraz? Gdzie oni są jeszcze, czy nie? Bomba. Aha, tu jest coś z tą bombą. Mamy 15 minut na dostanie się do fabryki, zabicie gościa i wyciągniecie jeszcze jednego gościa. Później będziemy musieli wybór wybrać, ale to później, dopiero jak tutaj się wrócimy. No. Jeden taki, znaczy ważniejszy, nieważniejszy, bo będziemy albo umieli... że dostaniemy po chyba tam 5000 czy tam 10, nawet nie wiem od razu, albo że będziemy mieć tam chyba po 1000 więcej co godzinę. Zobaczymy. No te spluwy, powiem ci, nie są złe wcale. Dosyć szybko się z nimi rozprawiają. Ten z tą, kurczę, dildo lata. Okej, okay, dobra. No tu by się granaty troszeczkę przydały, ja nie mam nic. No tu mi zostały tylko te, czekaj, co mi tam zostały? Wow. Ej, bo... Ten do mnie snajper nawala. Z góry całkiem. Oni są tutaj w ogóle na górze. Tylko nie wiem jak tam do nich dojść. Ej, nie, przewróciłem się. Podejdziesz? No już, jestem. Musisz przytrzymać. O. Okej. Okay. To nasz w sumie pierwszy dead. No. No to wychodzi. Dobra. Ty, bo tu będzie taki... trzeba będzie się wycofywać, taki z gościu większy z miotaczem ognia. Aha, to ja wiem.
No ja widziałem jak... Te gangi też tam mają tak, no, jak na ulicy zaczniesz ich napieprzać. On biegnie na nas. Ja bym się już wycofał. Dobra, spadam. Ty, bo on tu... Co się dzieje? Goni nas, ty. O, dostał z jednego granata już po nim. Tak? Mhm. To dobra. Wracam. Możemy ten palnik wziąć. On jest w sumie taki. No wziąłem go. Nie wiem czy przez to w ogóle coś przechodzi, ale... Nie wiem, ta broń jakoś mi tak nie za bardzo... Aha, też ją masz, tak? No. Prędzej sam się spali niż ich, ty. Nie. Powiem ci, spluwki lepsze są. O, dobra. Tutaj czysto. Kurde, co jest? Do góry, do góry. Wow, wow, wow. Bo tu jest... Czekaj, ja tu ogłuszającą mi wrzucę. O, zajebiście. Ogłuszyłem cię? Znaczy nie wiem, coś tam się kurczę łapał. Ale chyba... Nie, tak. Chyba będzie, co? No, chyba. Znaczy jeszcze nie, będziemy uciekać. To będzie ten taki większy gościu. The hell is all this? Philip likes his things custom made. And for his brutes, I am the master pattern, you see. Why are you still strung up if they already cloned your ass? The copies are flawed. They have my brawn, but not my brain. I can help you. The last time a big naked dude said he could help me, it did not end well. What could he do anyway? Those wires and shit are probably keeping him alive. Trust me, I'm still strong enough to kill Philippe. Od razu zmienili decyzję. Zaraz będzie on, teraz będzie z nami w ogóle. No, no, no. Najlepsze tu będą motywy, jak będziemy jechać na jakąś akcję z nim. Trzeba będzie znaleźć takiego jeepa. No, bo on nie będzie mógł się do samochodu w ogóle zmieścić. Tylko na pakę. Dobra, i co teraz mamy spieprzać stąd, tak? No, w sumie, w ogóle szybko to zrobiliśmy. 6-7 minut nam to zajęło tutaj, akcja. No, 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 no. A we dwóch całkiem inaczej, nie? Niż samemu. Dokładnie. Zawsze to lepiej, zawsze to jakaś pomoc. A nie tylko, bo też świetna zabawa, no nie? No ja ty. A powiem ci tak, na multiplayerze mówiłem zresztą ci, tam rzadko co grałem. Na playu to w ogóle, praktycznie. Ale, kurde, no, nieźle, nieźle. No i trzeba trochę więcej gier takich na pewno robić. Dobra. Jeszcze na PS4 będzie też dużo takich tytułów pewnie. No, 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 no. Ten PSN, prawda, jeszcze bardziej rozwija. Nie jest już, no w ogóle to inaczej było jak był start PS3, jak była premiera, inaczej to wyglądało wszystko niż teraz jak to wygląda. Nie było rozwinięte, nie było tyle osób w ogóle. Nie, teraz to naprawdę już się taka fajna społeczność robi, nie? Dokładnie. Dobra. Teraz mamy taką samą akcję jak na początku gry. Widzę, widzę, no. Kurde, ale tego jest tutaj. My jesteśmy pod wodą, czy co? Nie no, to... Tak wyglądało, jakbyśmy pod wodą byli. No tak wyglądało. Ej, tutaj w głowę staraj się celować, żeby on do nas nie podszedł. Aha, to jest, kurczę, ja myślałem, że on jest z nami, ty. No. Okej, okay, dobra, poszedł. Myślałem, że to ten nasz, wiesz. Jak
takie wyczucie czasu w ogóle. No, zabiliśmy już tego typa. No teraz tak, rozgryj bombę. No lub wysadź budynek. Co bierzemy? No nie wiem, co robimy. Rozbrajamy bombę, będziemy mieć premię gotówkową właśnie, albo premię szacunkową. Nie wsiada jeszcze do samochodu, bo musimy się ten... Nie wiem, co wolisz? Aha. Ja bym wolał wyjebać to w powietrze. No to dobra, to spoko. Bo później wiesz, będziemy mieć tutaj ewentualnie kryjówkę, jak weźmiemy tą bombę. Aha. A to w sumie to nie tak. No dobra, to dawaj tą bombę, ty. Czyli wysadzamy. Znaczy nie, rozbrój. Tak jak tu będzie kryjówka, tak? Nasza czy co? Znaczy, no z tego co kojarzę, to raczej tak. No to dawaj. Tak? Mhm. Dobra. Teraz będziemy musieli jeszcze z tym uciekać. Bo jakby to wybuchło, to wtedy jest tak, takie coś, że ten... że tutaj będzie... Będzie później jakbyś przelatywał nad tym budynkiem, to on będzie rozwalony. Znaczy będzie można tam wylądować czy coś, ale on będzie rozwalony. No, 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 no. Jest, ukończone. 6000, ładnie. 10% premii do całej kasy zarobionej na przejęciu siedziby jutrzenki. Posesor. Jeszcze masz tą, mamy tą nową broń teraz. Autko zdalnie sterowane, wybuchowe. No, 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 no. Właśnie tam widziałem. No i myślę, że chyba będziemy pomału kończyć, co? 37 minut, nawet wyszedł spory odcinek. No, jeszcze jakaś scenka. No, to spokojnie. My husband gave his life defending Stillwater from gang violence. It is my greatest privilege to honor him with this bridge. Back the... for the high spot, boys. Nieźle. No, teraz będziemy musieli walczyć z tymi luchadores. Właśnie tymi. No, 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 no. They'll kill Ben's thugs. Kill who? He's the syndicate's attack dog. What he did to Johnny's funeral. That's over the fucking limit. He doesn't care about the rules of engagement. No rules? I can work with that. You're not ready to fight the syndicate. Watch us. Just relax, Shandy. All right, big man, what do you got? There are others who hate the Syndicate as much as you do. I will take you to them. Can you believe this? On my husband's bridge! No, 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 I will not come down. I am heading back to the hill. Book an emergency session. God damn it, this is war! No, w każdym bądź razie później jeszcze... Jak, ale to gdzieś tak dopiero pod koniec gry, to nie dość, że będziemy walczyć z czterema
czterema, nie, trzema gangami. Policją to jeszcze będziemy walczyć z takimi jakby super żołnierzami. No, 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 no. Po co my w ogóle wsiadamy do tego samochodu? Nie, myślę, że teraz akurat co? Kończymy, nie? Pomału ten odcinek chyba. No, czy jeszcze mamy misję, to nie wiem. Aha, to jest w trakcie misji teraz, tak? No, jeszcze misja trwa cały czas. No to dobra, to dawaj, dawaj, bo myślałem, że kurczę, teraz jesteśmy. Chcesz pokierować łodzią? O, czekaj, czekaj, ty już wsiadłeś chyba, nie? No to wysiądź. O, czekaj. Cholera, do brzegu, czekaj, podpłynę. Ja cię nie mogę, ty. Czekaj, już biegnę. Kogo ty tam bijesz? Okej, dobra, jestem. Czekaj, bo teraz ja wpadłem. Czekaj, ja pierdzielę. W kąpielówkach jestem, to mogę pływać. Wow. Kurde. Wejdziesz tak, czy nie? Czekaj. Trzeba odpowiedni moment. Dobra. Jest, dobra. Okej, okay, no to płyniemy. A, ej, ale murzyna jeszcze trzeba zgarnąć. Ja. Gdzie on jest? Gdzieś tam na molo. No jo, stoi chyba na barierce, ty. Co się z tą łódką stało? Spadamy. Czekaj, ja po niego pójdę. Chodź tu. Dobra, bo go do wody zrzuciłem. On wejdzie czy nie do tego? On tam płynie. Gdzie ty jesteś? No tutaj. Czekaj, gdzie on popłynął? No widziałem, że mnie minął, ale nie wiem, gdzie on płynie. A, bo on jest z tej strony. Dobra, płynie do ciebie. Wypłyń tutaj na wprost. Albo czekaj, ja do ciebie tu. Dobra, płyń do niego. Słyszysz? Gdzie on jest? Bo ja nie widzę. Pod nami. Za nami. Jest, płyniemy. Ja pierdzielę. W ogóle go nie widziałem. Bo to jest murzyn. Jeszcze jest ciemno. No. Tobie też tak ruszałem w postaci, jak płyniemy? No ja, ruszałem się. To jest chyba tutaj gdzieś, nie? Na tej platformie. No dokładnie, tutaj tylko trzeba tam bardziej od tyłu zajechać. Tutaj z dekerami będziemy walczyć. Z tymi niebieskimi. No, 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 czekaj. Podpłynę tam. Myślę, że ta misja będzie trochę dłuższa. No odcinek prawie godzinny wyjdzie. No jo. To czekaj. Dobra, to ja już podpłynę. No ja też. Jestem tutaj. Ja już jestem na miejscu. To ty rzuciłeś czy nie? Ja. Dokładnie. Żeby ich trochę uślepić. Jeszcze jednego tam mogę rzucić. No to rzuć. Uuu. Poczekaj, ja sobie jakiegoś, co ja tu mam. Granat tam poleciał. Dobra. Ale ich tu jest, tych masakra. A czy co to jest w ogóle tutaj? Znowu jakaś kryjówka, czy co? O, znaczy tu jest nasz ziom. Kinsey się nazywa, musimy go... Znaczy to jest ona. Musimy ją odbić po prostu. No. Bo ci lekarze ją porwali. Ona jest takim specjalistą od komputerów bardziej. No. Już nie będzie. That's all sorted. Kinsey Kensington? Yep. You don't seem that excited about being rescued. I'm waiting to see if you were sent to kill me. Girl's pragmatic. I like it. So what do you want with me?
You don't look like feds. We heard that you know some people who hate the syndicate as much as we do. Well, the DeWinters are keeping Zemos at Safe Word. What? The DeWinters are the twin sisters that run prostitution in Steelport. Zemos was their competition, so the sisters locked him up. And Safe Word is just a BDSM club that caters to various acts of perversion. The name comes from... We got it. Mine's Teacup. I'll get her out of here. Have fun at the Gimp Show. Kurde, te misje później z Zemosem to będzie masakra. Jeszcze to musimy właśnie go teraz odbić. No. Ja to tam nie wiem właśnie. Nie robiłem tego. Ale ty to tam wiesz, o co tu chodzi. Dobra. Udaj się do klubu Sadomaso. Jak jest. Zobaczysz, jak ten gość w ogóle wygląda. Nie dość, że ma jakiś zautotunowany głos w ogóle. To jeszcze... A to zobaczę zaraz. Będziemy tutaj lekki rozpierdol robić. Jak wszędzie. Dobra, weź. Shake people down. Someone's gotta know where they're keeping our boy. Ja pierdzielę ty. Czekaj, to zanim zaczniemy tutaj coś robić, to pasowałoby ich pochwytać, żeby się dowiedzieli ten Zemos. The manager's upstairs. He ain't no. Just take me. I've been bad. Na górę trzeba iść, bo tam kierownik jest. Jeszcze nie strzelajmy najlepiej. Dobra. Czekaj, w którą stronę tutaj? Znaczy nie wiem, bo tu dużo tych jest zakładników, że tak powiem. Zakładników. Sto. Klientów. Aha, ty ich przysłuchujesz, tak? Wszystkich. No, co ciekawe urządzenia są. No właśnie, chciałem to powiedzieć, ty. Dobra, tutaj w tym pokoju będzie właściciel. Możesz tutaj, chodź tu najlepiej ze mną. Wow. No. Dobra, coś chyba było potrzebne. To będzie zejście takie do piwnicy. I need to find Zemos. If I say anything, the DeWinter sisters will cut me off. Start talking or other things are gonna get cut off. He's in the pony barn. Alright. Pójdź przodem może. Znajdź Zemosa. Dobra, idę. W stajni kucyków. Dla kucyków. Kurde, amunicja mi się do pistoletów kończy. Mi też, powiem ci, 10 kurde sztuk mi zostało, niecałe. Dobra, na dół, nie? Na dół, dokładnie. Ja se zmienię. Dobra. Zemos. How we gonna find Zemos? Look for the cat in here who isn't excited to be eating a ball gag? Or just look for the guy with the rhinestone Z on his back. Fuck out of here, man. Oh, well, shit, that's convenient. They went this way. Oh, shit. They don't got time, Zemos. To jest ten? Czy nie? No, to jest Zemos. Ryksza. Jak on w ogóle wygląda, ja pierdolę. Tam ci jeszcze też na wózkę. Czemu te wózki wybuchają? Bo... Nie wiem, nie mam pojęcia.
Sorry about making you, you know, pull us around. This is a rescue, right? This ain't some elaborate setup for a gangbang. Why you gotta... Ty rzeczywiście zajebisty głos ma. Oh, I'll go with rescue then. I would shake your hands, but them floors were a little sticky, if you know what I'm saying. I'm good. Find a moist towelette or something. What's up? I found the guy he was talking about. No to kurde, wreszcie koniec tej misji, no nie? Znaczy chyba jeszcze... Nie, właśnie nie, to nie. The point is, Angel hates Kilbane more than you do. You should be willing to help. Where is he? That's the tricky part. The luchadors are attacking him at the gym right now. You should probably hurry before he gets killed. Don't you think you should have led with that? You have too many questions. Hurry up, you're on the clock. Thanks, player. I appreciate you busting me out. Ten głos w ogóle jest tak zajebisty. Dobra, ty, co teraz? Znajdź Angela. Tę ekipę sobie tworzymy, no nie? Wow, no. Chociaż masz... Widziałem tam na końcu jak... Tam są takie misje chyba na tej planecie takiej, czy tam na Księżycu, nie? To a, dodatkowa misja. To dopiero pod koniec gry jest praktycznie. No. Spadki FPS-ów coś mnie łapią. Mnie też przez chwilę było, nie? W każdym bądź razie jedziemy do Angela praktycznie na drugi koniec miasta. Ten Zimos to po prostu miażdży mózg. On jest z nami, tak? Teraz cały czas będzie. Znaczy, nie w każdej misji. Później będą misje typu, że trzeba dla niego dziwki znaleźć, wiesz. No. Takiego typu misje będą. Kurde, nitro by się przydało. No, ale na razie nie ma. Czekaj. Rozwala czy nie? A, pięknie. Ty to w takim razie widzowie będą mieli dosyć duży odcinek do obejrzenia. No jo. Masz tam jakiś ten zegar czy coś, ile to już trwa? No mam, 52 minuty. Aha. Nawet spoko, bo myślałem, że jakieś godzinę 10 już to się... ciągnie. Nie, no ale będzie. Po tej misji pewnie będzie, tak. Spokojnie. Dobra. Jeszcze trochę. Zabij Luchadores. Dobra, to jest tutaj. Wow. O, tego dobrze, że tego dużego potrąciłeś. Tylko, że on przeżył to. Ja wiem. Ty, on prawie nic mu nie zabrało. Co się dzieje tu w ogóle? Jak koleś to. O, uwaga. I on nam samochodem rzuca. No właśnie, ja chcę go, czekaj, trafić. Ja wysiadam. Możesz po nim jeździć ty, ja będę w niego strzelał. To ja też wysiądę, bo on tym samochodem zaczął rzucać. O kurde, trafił mnie. Czekaj. Poczekaj, mam pomysł. Ucieknij, oddal się na jakąś odległość. Ja mam pomysł, co zrobię, poczekaj. Pierdzielna rakietą tutaj. Bo tu można tak jak w tej misji, wiesz. Aha, to jest z góry, tak? Mhm. Co? Powinienem w niego trafić. Trafiłem? Nie. Ale w ciebie. Dobra, czekaj. Czekaj, ty byś tylko mnie nie zabij. To w ciebie nie trafiłem? Nie. W siebie chyba trafiłem. Nie, gdzie ty jesteś? A nie, to Murzyn się zabił. Albo Zimos. Wow. Przywróć życie ziomalowi, gdzie on jest? Osłaniaj mnie, ja go będę... No dobra, chodzi. Dobra. Dobra, jest Zimos na nogach. Okej. Ten już ma mało życia. To myślałem kurde, że to ty byłeś. Nie. Okej, jest wykończenie. Trumuk, kto ma?
Ja tu będę jakoś próbował ubić resztę tych typów. Dobra, ty ten gruby poszedł. Okej, tutaj jeszcze chyba jeden jest. Dobra. Nie, to kurczę, no to, niedobitki to mogą być jeszcze, bo i tak tutaj do Angela idziemy na razie to. Tutaj do tego budynku, nie? Do środka. Mhm. Skąd się w ogóle tutaj Oleg wziął? Ten ja duży. Nie wiem. You're not one of Loren's brutes. And you are not one of Kilbane's luchadors. No, but they are. Ty, tutaj kurde będzie dosyć duża jazda. O, już idzie ten duży, czekaj. Cholera ty, przydałoby się jakieś, no, granatniki czy coś kupić na niego. To teraz raczej nie dam rady, ale wiesz co tutaj będzie? Zaraz wyjdą tacy przeciwnicy z miniganami. Najlepiej będzie ich zabić, albo jednego przynajmniej, będziemy mieć dwa minigany. Bo ten duży nasz, on widzisz, walczy z tym. No. Więc mamy pewną osłonę zapewnioną. Kiedy ty tam na górę weszłeś, ty? No teraz. Ty, bo my mamy go ochraniać, żeby nam go tutaj nie zabili czasem, żeby się nie okazało. No ja tutaj na dole napieprzam. Ochraniać. Ty, jakiś idzie z miniganem chyba. Idą. Będą skakać z dachów. Może z dachu. Widzisz, staraj się najlepiej mu w głowę strzelać. Zabilibyśmy go we dwóch. Czekaj, jeszcze trochę. Dobra, czekaj. A musisz podejść, a inaczej go nie można rozwalić? No nie, wykończeniem? Właśnie nie. Kurde, życie mu się doładowało. Wow. No właśnie, bo to czekaj, jesteś tam na górze czy nie? Jestem, ale on na mnie próbuje zbiec. Kurde, teraz tam gdzieś się schował, nie... Czekaj. Za bardzo odeszłeś od tego balkonu, nie? Ja nie widzę tam w ogóle... O, jest tutaj, dobra. Dobra, czekaj. Jest. Dobra. Powinno mi się udać. A, tu nawet nic nie musiałem wciskać. Dobra, tu mamy po tym miniganie, no nie? Mhm, już czekaj. Na piętrze praktycznie jest. Ale idą ci, kurde. Ty, żebyś tam nie padł, bo ich jest dwóch aż. Znaczy ja jestem na górze, nie? Aha. Sto tutaj koło ciebie zaraz. Dobra. Widzisz te takie zbiorniki na ich plecach? No. Staraj się kto... O, właśnie. Udało nam się w to strzelać. Jeszcze jeden chyba został przeciwnik. A, już wszyscy. Well, ladies and gentlemen, Philippe is dead and we are at a crossroads. And the question is, who will lead the syndicate to a new era? Viola and Kiki were Mr. Loren's right hands. I had someone else in mind. Excuse me? The syndicate has to answer for what they did. And this time, we're taking the fight to them. Since we don't know Steelport, I brought in some people who do. This is Kinsey, Zemos, and Angel. The barbarians are at the gate! We need a general, not an ambassador! Calm down, Eddie. What? Did you call me? What would you like us to do, Kilbane? Something. Anything! Before I wonder why I keep you bookends around. Talk to one of these guys. They'll have things for you to do. It's our time now. Let's get this shit started. Yeah!
O to kurde, wreszcie nam się udało. No. 8800, ale długa ta misja, ty. Tak konkretnie, ale patrz ile sobie odlokowaliśmy tych w ogóle miejscówek. No. Hataki z broń, penetrator. To ta co ty chyba miałeś. Dokładnie. Modyfikacja gangu. No trochę doszło rzeczy. To ja mam równą godzinę. Tam z parę sekund. Godzina i 30 sekund. No to praktycznie idealnie. Jesteśmy jeszcze tutaj u nas w domu. No jo. Okej, co? Będziemy chyba kończyć, nie? Pomału ten odcinek. No, bo dosyć długi jest. No jo. Ma co się oszukiwać. Okej, czyli ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Nie wiem, czy właśnie jeszcze z Saints Row 3, czy już 4, ale na razie, cześć. Ja się też z wami żegnam i widzimy się w następnych odcinkach. Cześć wam wszystkim.